Jak już Państwa informowaliśmy, w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa zawody sportowo-pożarnicze zostały odwołane. Druhowie strażacy z jednostki Dąbrowice Stare nie dali jednak za wygraną i postanowili przeprowadzić ćwiczenia we własnym gronie. Rozdaj w prawo. Rywalizowali juniorzy kontra seniorzy. Zmagania odbyły się zgodnie z regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych, a ich obserwatorem i sędzią głównym był komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Marek Straszewski. Jednostka OSP nie zapomniała o swoich ćwiczeniach i postanowili w ramach własnej jednostki rywalizacji, zrobili w ramach własnej jednostki seniorzy i starsi, przeprowadzili ten zabawowo zawody sportowo-pożarnicze, ćwiczenia do zawodów sportowo-pożarniczych, podnosząc przez to swoją kwalifikację. Jak widać było, ćwiczenia odbyły się zgodnie z regulaminem. Jednostka się pod tym względem przygotowała i chwała im za to, że podjęli taką inicjatywę w dobie koronawirusa. Też urozmaicili sobie, żeby nie zapomnieli o tych ćwiczeniach i być gotowym do akcji ratowniczo-gaśniczych. Po złożeniu meldunku wójtowi gminy Dariuszowi Ostrowskiemu przystąpiono do rywalizacji. Drucho Wojciech, komendant gminy Marek Straszewski melduje drużynę OSP Dąbrowice podczas ćwiczeń sportowo-pożarniczych w jednostce Dąbrowice. Dziękuję bardzo. Proszę o prowadzenie dowodów zgodnie z regulaminem. Dziękuję bardzo. Na dowódców drużyn wyznaczono druhów z młodzieżowej drużyny pożarniczej. Mateusza Kołodzieja i Szymona Kujawę. Dobrze, prowadźcie zgodnie z regulaminem. Wydawanie rozkazów dużo starszym od nich druhom nie było dla nich łatwym zadaniem. Ale w ocenie sędziego poradzili sobie wzorcowo. W trakcie zmagań sportowo-pożarniczych obie drużyny dały z siebie wszystko. I choć ćwiczenia miały znamiona rywalizacji, zgodnie uznano, że nie ma przegranych, bo żeby godnie wpisać się w sentencję przyświecającą strażakom, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, podnoszenie kwalifikacji i utrzymanie sprawności fizycznej jest niejako ich obowiązkiem.